Witam. Sąsiad za płotu zaczął jakieś 2 miesiące temu. No ale on, ja mówię, burzy swój dom. Teraz wejdziemy do środka. Oczywiście dzisiaj nie pracują. Teraz zobaczycie, co tu zrobił. Zobaczcie. Wchodzimy od tyłu. A tak. Pierwsze. Wyrzucił wszystkie ścianki działowe. I dobuduje. Tu wszystkie ścianki działowe powyrzucam. Schody. Prace były złe zrobione. Schody za wąskie. No to przerobił całkowicie. Dom zwiększa. Gdzie tu będzie jeszcze? Tu wiecie, powiększa dalej. Dom. Zobaczymy na dole, zobaczcie. Po prostu zburzył wszystkie chaty w środku. Zburzył wszystko i przerabia na większy dom. Tu był kuchnia, salon. Zwiększa wejście, dobudował większe. Ale zobaczcie jeszcze tu na dół. Tu wszystko wypieprzał. Kuchnia była. Wyrzucał wszystko. Co tu jeszcze dalej? Aha, tu dobudował pokój. No, nie ma jeszcze. Wejdziemy na dół. Schody szersze. To jest pomysł dobry, bo są za wąskie. Ale z drugiej strony jest tu za słaby, za mało łazienki były. No ten dom chyba będzie z 900 do 1000 metrów, jak zrobię. No tu wiecie, zrobicie test. Tu była piwnica. Metr podniósł dach. Podniósł dach, dobudował więcej. Z garażem to samo. Nie ma garażu, ale teraz jest. Jest duży pokój, większy pokój, powiększył sufit, zburzył, wyciął, postawił, dorzucił metr. No tu teraz będzie chata, dość solidna. Tu sobie postawię te wspomagania, tego nie było. No. Nie wiem, co będzie. Mniej miał pokoi, ale większe. Zobaczcie, tak się w Chinach pracuje. Kończy robotę. Wszystkie narzędzia rzuca. A gdzie popadnie? Jutro znajdzie. Także to jest osiedle ogrodzone. Pompa chyba była ogrodzona, także nikt nie kradnie. No też łazienkę wzburzył, pokój wzburzył. To było oryginalne. A tu teraz powiększył. Z tym, że jak widzę, będzie jeszcze budowa wyżej. No, niech mu tam będzie. Dasz dom, ale to ostatnie. Duże, bo tu pracują. Bo po nam, za nami to już jest zabudowa taka gęsta. Raczej szeregówki robią. Trzy. Czy 4 w ciągu. Tu sąsiad zrobił. Tu jeden sąsiad dawno się wprowadził.
też budował. Ciągle problemy jakieś tam ma w Łodzie, gdzie to skiema teraz sadzili. A tu takie z tyłu jest tysiące tych takich szeregówek. Tu jeszcze nikt nie mieszka, znaczy się sprzedane dawno, ale nikt nie mieszka. Na inwestycje kupili. Tu wczoraj wesele było. Trochę zieleni, ładnie. A tu jest drzewo cytrynowe. No, o, jeszcze jest cytrynka. Ale już jest... O nie, widzicie cytryny? Już się zgnije prawie, że nikt nie zrywa oprócz mnie. A ja mam ich dużo. W domu już. Jest dość... Jeżeli bym jest, to jest wielkości około 200 metrów kwadratowych. Sprzedają takie niewykończone około 1 700 000, czyli na polski około 1 000 000. Miliona złotych. Tu zrobili dość trochę zieleni ładnie. Ale to są te szeregówki. Z dużych domów w Chinach już się nie buduje. Rząd nie pozwala. No, gdzieśkolwiek jeszcze może się zdarzyć taka. No, znaczy jak duży robią, budują dużo tych mieszkalnych wieżowców, to pomiędzy tam umieszczą kilka tych townhouse, czyli tych szeregówek. Takie 3-4-piętrowe. W podziemie też idą. Tu sąsiad. Sąsiadki. O, ten człowiek nie może skończyć. Też dobudowuje coś tam. No, ale jak ktoś próbuje dobudować, drugi sąsiad z drugiej strony dobudował większe jedno piętro. A to jest osiedle zamknięte, szerzone. Kazali im rozebrać. No i co? To zebrał. To są już szeregowe podwójne. Tu dwa mieszkania, ale tam po dwa mieszkania i wtedy jak dwa lub trzy. Nie, to jest mieszkanie w domu. A tak, tu wzięli, niedawno kupili i robią po chińsku, wszędzie kafelki. Bo to czysto, bo to się nie potrzeba. Hello! Bo to czysto, bo to łatwo czyścić. Hej. Okej, tu było w środku wesele właśnie. Więc wszyscy zakładają już od razu, wiecie, na ładowanie samochodów elektrycznych. Dodge, Land Cruiser. A tu dwa domy. O boj, widzę, też jeszcze ktoś wprowadzać będzie, bo wycięli wszystkie drzewa. Te małe domki, no to idą szybko. Szybciej, no wiesz, one budowane są w 2003 roku. A tu dwóch milionerów, wielkich milionerów. Ten dom to był model home. I go, jak pamiętam, 10 lat temu, jak oglądałem to, to go sprzedali jako model za 7 milionów. Teraz ten dom jest warty, powiedzmy, nawet jakiś wykończony, wszystko 12-15. To jest około 800 metrów. No, no, widzę, że tu wycięli, tu było jakieś owocowe, zawsze spadało. Oje. Ajra, coś tam naprawiają. I tu mamy park.
leją, odnawiają. Zobacz. Odnawiają. Coś są. No tu jest fontanna, ale zamknięta teraz. Tu woda spada. Jest trochę tych domów większych, ale tu ich jest niedużo, z 10-20. A reszta tam z tyłu to są już, nie, to są jeszcze większe, bo do parku, ale tam z tyłu to są już wszystkie te szeregówki. Tu z małym chodzę, z Zeusem. Ludzi nie ma, spokój. Kiedy tu siedzę? Okej. A gdzie tam antena? Antena jakaś tam. Tu można sobie posiedzieć. A te, już wam kiedyś to pokazywałem, to wygląda jak opuszczone. Ale nie. Wszystkie te domy są dawno sprzedane. To są średnio 900 metrów. Działka trochę dużo większa. Ceny za to chcą w granicach 10 milionów złotych, tych RMB, czyli 6 milionów złotych, ale niewykończone. Trzeba jeszcze te 2-3 miliony dożyć, żeby wykończyć. Tam dalej to się buduje już apartamenty, znaczy się te szeregówki. Tam wybudowali trochę wysokich takich, ale to oni to chcą za po 10 tysięcy za metr kwadratowy, to chiński styl. A na obrzeżach buduje się duże wieżowce, 30 pięter to są. Tam z tamtej strony, z drugiej strony też są. No tu już o góry się opieramy, tak już więcej nie ma rozwoju. Tam gdzie niedaleko, tam ma być stacja kolei metra, nie metra, no. Szybka kolej to głazą. Jeżeli to zrobią, to szybko to się jeszcze cena pójdzie do góry, bo będzie sypialnią kantonu i Foshan. Ale ta metra nie wiadomo kiedy będzie, no powiedzmy 5 lat. No i wtedy te ceny pójdą do góry. Dużo pójdą znowu do góry domów, nie mieszkań, bo mieszkań dużo się buduje, ale domów się już nie buduje. Nie ma, po prostu nie ma miejsca, gdzie to zrobić. Tu w okolicy, nie wiem jak innych prowincji. Dobra, idziemy zobaczyć co oni ludzie tam robią w domu. Tak jest. Zobaczcie. Uczą ludzi
sprzątać po swoich psach. Bo to cholera jasna, wszędzie pieski te latają i później baby nie potrafią sprzątać, bo nie chcą. Powiem się, o, ona może.